sprawa jest o cierpieniu i tematem jest, tytułem w ogóle wystawy jest Wujekedek, który jest rzeczywistą postacią, autentyczną postacią, ale generalnie wszystko jest o tym, jak my się czujemy. To znaczy, wiesz, w momencie takiego największego, wiesz, cierpienia i są oczywiście elementy buddyjskie, wiesz, jakby białe czoło, to jest, wiesz, jakby otwarcie, wiesz, się na światło i tak dalej, i są czerwone stopy i twarz, które są jeszcze jakby, wiesz, takimi, wiesz, elementami, które są, wiesz, sugerują jeszcze jakby życie, bo to jest, wiesz, jakby moment, w którym człowiek jakby cierpi w jakby takim najgorszym momencie, to znaczy, wiesz, prawie, że umiera, nie? I wiesz, dlatego jest cytat z Nietzschego, że jakby w momencie największego cierpienia jest oświecenie, wiesz. I to jest moment takiego oświecenia, to znaczy, wiesz, że trzymasz, żyje głowa, stopy, ciało, dlatego ma, wiesz, jest, wiesz, w różnych formach jakby umierania, wiesz, i jakby otwiera się czakra i to jest buddyjski motyw i to jest ten moment, wiesz, i jakby Nietzsche uważa, że w tym momencie po prostu jest oświecenie, the bliss. I to jest tylko o tym. I oczywiście jest to, wiesz, instalacja, to jest, wiesz, wiesz, to nie jest tak, że są rzeczy jakby pokończone i tak dalej. Jest to po prostu, wiesz, pół roku codziennej, ciężkiej pracy i to jest właśnie na ścianach. A kto to jest Wujekedek? Wujekedek jest autentyczną postacią, to jest, okazuje się, mojej siostry starszy brat, który był w Dachau. Siedział w Dachau, został wyzwolony przez armię amerykańską i wrócił do Polski i umarł. No. Zapłacili mu Niemcy, zbudowali dom jeszcze w Wrocławiu i tak dalej. Mój dziadek jest z wrocławskich. Masz jakieś elementy buddyjskie? Możemy podejść do tego bliżej. Duże elementy buddyjskie. Powiedz, tu masz elementy, wiesz, płomieni z Mahakali, czyli to są, wiesz, to są elementy, wiesz, Mahakala to jest protektor, wiesz, to jest obrońca, wiesz, linii takiej buddyjskiej i to są właśnie elementy zaczerpnięte z tego, nie? Z buddyzmu, masz elementy, wiesz, to wszystko jest sugerowane oczywiście ikoną polską, wiesz, ikona dla mnie jest, wiesz, bardzo ważnym elementem, ja się obracam wokół tego cały czas i masz oczywiście, wiesz, Madonnę, wiesz. Czy to chodzi o to, że jest, Bóg jest nieobecny? Yes. Bo to jest. Ja nawet nie myślę o Bogu. On jest wszędzie. Ja myślę, że wiesz co, ja jestem buddystą, wiesz, ale ja uważam, że dla mojego wujka Edka Bóg był, wiesz, obecny, wiesz, Matka Boska, wiesz, to tak jak, wiesz, płomienie Mahakali, nie? To też jakby obrońca, wiesz, w naszej kulturze wiesz, Czarna Madonna to jest tak jak, wiesz, jak płomienie Mahakali, nie? To jest, wiesz, protektyw, wiesz, jakby, wiesz, ochraniające i tak dalej, nie? To ja, wiesz, jak myślę o Edku, to myślę o tym, żeby go ochronić, wiesz, zabezpieczyć, wiesz, pokazać, że on jest, wiesz, ale generalnie to jest, wiesz, jakby cierpienie, wiesz, to jest, wiesz, i to już nawet nie jest istotne, czy to jest Edek, to jest o każdym, to jest o wszystkich, wiesz, A takie wszystkie inne elementy, które masz, jakieś napisy tutaj, jakieś bomby, jakichś polityków, tu jeszcze coś robisz ze Złotkiem. Jeszcze robię komentarze polityczne, tak. Komentarze polityczne. Tak, na przykład tutaj, wiesz, spotkanie, wiesz, i to wszystko jak klauni, nie? Tak jest, to jest świetne. Doklejasz czerwone nosy po prostu do tych ludzi, tak? Tak, jak świętych ich, wiesz, daj mi aureole, wiesz, jak wyglądają, jak, wiesz, jak łaźni, no. Masz, wiesz, teksty z tego, z niczego, wiesz. Także to, wiesz, jak to trzeba byłoby pochodzić, żeby to, wiesz, rozszyfrować, wiesz. To jest tyle, wiesz, ukrytych jakby, wiesz, rzeczy, że jakby trudno, wiesz, dużo, wiesz, postaci jest jakby, wiesz, nieistotnych, wiesz, jakby, wiesz, są tylko... Generalnie to nie są, wiesz, jakby
istotne, wiesz, elementy, ale w całości, wiesz, w tej całej tapecie tego wszystkiego, wiesz, tu masz na przykład McCaina gdzieś, wiesz, jakby twarze, ja zawsze piszę, że jest, że chuj, nie? McCain jest chuj, przez u otwarte, nie zamknięte. Tak brzydko pan mówi. O McCainie, tak. A, masz, wiesz, generalnie jest tak jeszcze, no, z tego okresu całego, wiesz, są to gazety, wiesz, New York Timesa, które, wiesz, ja kupowałem, wiesz, impregnowałem, przygotowywałem, wiesz, ustawiałem. I to jest, wiesz, historia 6 miesięcy politycznej sytuacji na świecie, wiesz, no i w tym wszystkim jest Edek, nie? Jakby, wiesz, suffering i tak dalej. A dlaczego na gazetach? Bo, wiesz co, żeby przygotować, żeby zainwestować, posłuchaj, żeby zainwestować, wiesz, w dobry papier i teraz to, wiesz, przygotować, to jest, wiesz, finansowy, wiesz, wysiłek i wiesz, i tak dalej. A to jest, wiesz co, dla mnie to jest taki materiał, który mam, wiesz, jak kupię gazetę i chcę przeczytać, to już mam, wiesz, materiał, nie, żeby na tym pracować, wiesz. Nie mam żadnych, wiesz, jakby obligacji, wiesz, do tego, żadnych jakichś. Jest to po prostu zawsze tam i wiesz, ja mogę przygotować na przykład 30 papierów w ciągu, wiesz, pół godziny i w ciągu pół godziny namalować tych 30 papierów, wiesz. Także ja mam, wiesz, cały, wiesz, wygoda tego jest, że to jest, wiesz, ja nie mam żadnych, że to jest tak, wiesz, mam to pod ręką zawsze po prostu, wiesz. Także ja nie muszę. Rozumiem. Wiesz, dla mnie praca. Coś specjalnego do tych gazet, żeby się nie rozpadły później? Czy jakoś są zabezpieczone? Tak, one są, wiesz, jakby położony szelak, wiesz, żeby. Bo ja pracuję w olejnej technice, także wiesz, papier jest, wiesz, wrogiem tego, tak? To są ale wszystkie oleje, tak? Wszystko jest oleje. Ja tylko taką techniką pracuję. Tak? Ile jest tych etków i dlaczego tyle? Zmieściło się 117, tyle zostało. Tak. Rozumiem. Ile ci czasu zabrało, żeby to przygotować? Pół roku, żeby przygotować. Super, super, super. Świetna wystawa, świetna. Gratuluję bardzo ci. Pięknie było, naprawdę tu wszyscy w ogóle wspaniałe to jest. Pięknie, pięknie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wow.
Thank you.
You know, you see the faces are, you know, very...